Jaka jest Pani rola w dzisiejszym wydarzeniu? Dzisiaj pomagam tutaj koordynować całe wydarzenie, no i tak naprawdę ta koordynacja, jak zapewne można się domyślić, była też wsteczna, czyli trzeba było też miesiące wcześniej tak naprawdę wszystko tutaj przygotować, kwestie chórów i aktorów i tego wszystkiego, żeby technicznie wydarzenie mogło się odbyć. Czyli nie jest to wcale łatwe, taka rekonstrukcja historyczna troszeczkę? Absolutnie nie, tutaj też nie jest to zwykła rekonstrukcja historyczna, ale też całe wydarzenie artystyczne, łącznie z aktorami, łącznie z chórami, więc to trzeba wszystko jakoś scalić i sprawić, żeby było spójne i też przyjemne dla oka, dla widza. Złota, wszelki wyzysk wyniszczy jak trąd, niech się niesie ten siostrzany śpiew do miast wszystkich, do sił i do gmin, i niech woła jak zew, że kto ziemi tej syn, ten niech staje w nasz szeregiem brat. Skąd czerpiecie wzorce, skąd czerpiecie inspiracje? No tutaj w ogóle, to jest pewnie trudne. Tak, to jest... pojawiła się taka idea, żeby przypomnieć ludziom, że Lewica też ma swoją tradycję. Że Lewica też walczyła o niepodległość, walczyła o prawa człowieka. I stwierdziliśmy, że Łódź jest doskonałym miejscem do tego, żeby to przypomnieć. Rozumiem. Wiem, że to nie pierwsza tego typu inicjatywa. Jak jest z frekwencją co roku? Wydaje mi się, że co roku ta frekwencja faktycznie trochę rośnie. W zeszłym roku było około 300-400 osób, no mam nadzieję, że w tym roku będzie więcej i trzymam za to kciuki. Woła jak zew, że kto ziemi tej syn, ten niech staje w nasz szeregiem brat. Z prochu dźwignąć ku słońcu ten świat. I niech woła jak zew, że kto ziemi tej syn, ten niech staje w nasz szeregiem brat. Z prochu dźwignąć ku słońcu ten świat. Stukiem z trochę wyrywianych podszeptów, z warem jakimś sercem. Raz tu potem błota pobrakała.